nawet można powiedzieć zażygany tęczą, bo jak to powiedział Thomas Jefferson, oni też mają tutaj czasami coś, nawet mocno, niekiedy, nie do końca. No i twoją starą. Cześć, witam w 200 którymś odcinku Dev Style Vlog. Wczoraj była środa dla siebie, bo w tym roku dalej kontynuuję tę praktykę, a dziś będzie odcinek taki trochę meta. I dziś, uwaga, mogą być wulgaryzmy z 2 albo 7, zobaczymy. Bardzo chętnie bym też nagrał jakąś taką naturę, przyrodę leśną, ale jest takie gówno tutaj teraz w tym lesie, że o Jezu. Więc jeszcze z miesiąc trzeba wytrzymać. No ale do rzeczy, o co chodzi? O. Co to w ogóle kurde jest? Co to jest? Bez sensu. Ja chcę już wiosnę. A i żeby nie było, politycznie się nie angażuję. Jeszcze. Dostaję czasami pytania i czasami również porady, żeby tego nie robić. Dostaję pytania, dlaczego zdarza mi się, i to dość często ostatnio, poruszać takie niewygodne tematy, zamulone, smutne, jak depresja, jak smutek właśnie, jak jakieś zjazdy, jakieś doły. Przecież ja kariery na tym nie zrobię, to się nie sprzedaje. Przecież to nawet, można powiedzieć, nie pasuje do internetu XXI wieku. Chociaż wcześniej to w sumie tego internetu za bardzo nie było. No to po prostu do internetu. Mamy przecież ten zaczarowany, kolorowy, zawsze uśmiechnięty, nawet można powiedzieć zażygany tęczą świat social media. Jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że wszystko, co jest poza nami, nie u nas, nie w nas, nie my, ale wszystko poza nami, wszyscy poza nami mają perfekcyjnie, mają idealnie, mają wesoło, wszystko się układa i tak dalej. I z tego wychodzi potem taka praktyka, która jest bardzo szkodliwa, czyli porównywanie się z całym tym otoczeniem i patrzeniem: o Jezu, ja to mam najgorzej, najgorzej. Chcąc nie chcąc, przykładamy do siebie tę taką perfekcyjną, wyidealizowaną, taką tę, zaraz się wywalę, taką tę, kurde, ocenzurowaną wersję świata. I wszystko, co jest ładne, śliczne i wesołe, kolorowe, to oczywiście się dobrze klika, się fajnie lajkuje. A cała reszta to jest często temat tabu. I o tym śpiewał już, słuchajcie, Marilyn Manson, mój ukochany, ponad 20 lat temu w Beautiful People, na całej płycie Mechanical Animals. Jak on wiedział, co to się wszystko wydarzy i potoczy już w latach 90. Oj, Merlinku, Merlinku. Nie podoba mi się tutaj. Ech, kurde, żeby mi się las nie podobał. Jedziemy do drugiego lasu. Brum. No tu jest tak lepiej. Niewiele lepiej, ale lepiej. Z jakiego to filmu? Bo sytuacja wygląda, słuchajcie, tak, że mam fajną rodzinkę, mam mieszkanko, mam możliwość pochodzenia sobie codziennie, jeśli chcę, po lesie, ładniejszym czy brzydszym. Mam zajebistą furę, biznes się kręci, ku zaskoczeniu wielu osób, w tym czasami także mnie, nie ma co ukrywać. Jest idealnie, można powiedzieć. I czasami słyszę takie coś, że aj tam pierdolisz, że coś nie tak, aj tam, nie wymyślaj, nie narzekaj. Po pierwsze, na każdym poziomie znajdzie się jakiś powód do niezadowolenia czy do narzekania, ale po drugie, to co ja robię, to nie jest narzekanie. To po prostu jest nieoszukiwanie i was, i przede wszystkim siebie. I to nie jest malowanie tego świata i postrzeganie go inaczej, niż on faktycznie wygląda. Bo jak to powiedział Thomas Jefferson, umalowana świnia jest nadal świnią. Nie no, gdzie Thomas Jefferson? Też pewnie, że nie Thomas Jefferson. Nie wierzcie we wszystko, co wam jakiś random z YouTube'a mówi. Przecież jak Thomas Jefferson żył, to nie było świń jeszcze, tylko były dinozaury i on w nie pierdalał kamieniami. Nie no, miało nie być politycznie. Sorry. I tak jak mówiłem, ja wiem, że internetu w tym nie podbije, ale takich napierdalaczy, zewnętrznych kapo, motywatorów, takich poganiaczy macie na pęczki na YouTubach i wszędzie tam indziej. A ja, jak to napisał ziomek Łukasz na fejsie, pozdro Łukasz, pozwolę sobie raz na jakiś czas wrócić do tej mojej strefy komfortu, skulić się i pozwolę komuś zajebać moje marzenia.
Właśnie tak. Ups. No ale ostrzegałem, że może się pojawić dzisiaj brzydki wyraz i to nie będzie pewnie ostatni. A do tematu motywacji jeszcze kiedyś sobie wrócimy. Ja mam takie refleksje różne na ten temat, gdzie taka najciekawsza chyba brzmi tak, że jeśli ja potrzebuję motywacji, żeby coś zrobić, to oznacza, że ja tego kurde nie chcę robić. Simple as that. Dobra, to już trochę szczypie po ryju, więc idziemy do sklepu po zaopatrzenie śniadaniowe prawdziwego podlaskiego barona, a potem do domu. Na hause, nie tu hause, jak mi ostatnio zwrócono uwagę. Czy odwrotnie? Darek, otwórz. Z jakiego to filmu? No i jest, proszę bardzo, przepięknie. To sobie teraz dojrzeje, przesiąknie, ostygnie, nagrzeje się, a to na potem. A podlaski baron w tym czasie poopowiada. Z jednej strony niektórzy mówią, że to może są jakieś smuty niepotrzebne i zbędne i nie ma coś w ogóle zwracać na nie uwagi i się na tym skupiać, ale z kolei z drugiej strony po komentarzach, po wiadomościach, pod poprzednimi odcinkami widzę, że takie treści są, kurde, potrzebne także. Odzywają się do mnie nawet znajomi, których znam od lat. I rozmawiamy sobie na takie tematy, które wcześniej jakoś nie wypłynęły. Ludzie, których bym w życiu nie podejrzewał o to, że mogą mieć tutaj jakieś trudności. Ludzie przedsiębiorczy, ludzie weseli, radośni, ludzie z sukcesami. Oni też mają tutaj czasami coś. Nawet mocno. Niekiedy. Nie do końca. Dyskutujemy sobie, rozmawiamy sobie o tym moim procesie, jak on wygląda, o ich procesach i przygodach i przemyśleniach, jak one wyglądają. Okazuje się, że u każdego to jest trochę inaczej i ta właśnie magia social media te osoby również przedstawia w takim świetle, że w życiu by ktoś nie powiedział, że coś może się dziać. A jednak, nie bardzo wam wszystkim za te rozmowy nasze dziękuję. Ja wiem, że czasami mam taki wizerunek, można powiedzieć, tak jestem odbierany jako taki robot, co robi. I co najlepsze, że wszystko wychodzi. I tak faktycznie jest bardzo często, ale teraz pokazuję, że to wszystko nie jest bezkosztowe. I te sukcesy wszystkie ostatnich lat ja teraz odchorowuję jakoś. I to tak paradoks jest taki jakiś związany z tą sytuacją, że dzięki tym sukcesom i dzięki temu robieniu ja teraz mogę sobie na to odchorowanie pozwolić. Nieźle. Dawaj, zobaczcie, jakiego wypasionego psa moja córeczka zrobiła z kartonów. Burek, czy tam jak on się nazywa? Hello. Ktoś kiedyś mi, słuchajcie, napisał, to było jakoś w czerwcu czy w lipcu, jakoś dawno temu, już kilka miesięcy temu, jakoś tak w głowie zostało. Ktoś mi napisał, weź ty przeżywaj tą swoją depresję w samotności, z godnością. Niech twoja stara przeżywa swoją depresję z godnością, z twoją definicją godności, twoją definicją depresji, twoją definicją przeżywania, no i twoją starą. No właśnie, nie wiem, wydaje mi się, że podzielenie się takimi doświadczeniami może pokazać wielu osobom, że to dotyka takie osoby również jak ja. Takie osoby, które się ogląda i które mogą czasami wyglądać na kuloodporne, powiedzmy. I w taki sposób, oglądając takie odcinki, można sobie pomyśleć, kurde, to ja nie jestem sam, nie jestem pierdolnięty jakiś, tylko to nie jest nic jakoś szczególnie dziwnego. Chyba. Bo zwykle taki stan się, słuchajcie, bardzo dobrze ukrywa. Czy to z powodu, nie wiem, wstydu, czy to z powodu braku akceptacji, czy to dlatego, że to właśnie może jest temat tabu. No właśnie, ja tak chcę pokazać, że można tego też nie ukrywać i nic złego się nie stanie. O. Dodatkowo w tym wszystkim może być takie pocieszenie, że ja faktycznie jeszcze miesiąc temu nie dałem rady z łóżka wstać, a teraz sobie i vlogaski nagrywam, uśmiechnę się, dowcip opowiem, nawet śmieszny czy mniej śmieszny. Jest w sumie teraz już okej. I to może tak dać do myślenia komuś, to może u mnie też będzie okej. Może? No dobra, teraz wreszcie czas na... wreszcie czas na to. I tak trochę do pracy, zaraz 10:00, trochę sobie popracuję, coś tam po dziubie porobię. Ej kurde, ale coś mnie tknęło i się okazało, że... Oto wideo. Czyli pierwszy odcinek mojego vloga. Pojawił się równo 2 lata temu. Wczoraj było. Happy birthday to DevStyle Vlog. Dużo się w tym czasie wydarzyło. 2 lata. A skoro i tak przerwa wystąpiła i już po żarciu, to można deser teraz pochłonąć. Mówi deserek na 3 miesiące. Smacznego, bon appetit.
A jak już mówiłem, się zacząłem czuć lepiej jeszcze zanim zacząłem brać te wszystkie suple, ale one mają to wspomóc cały ten proces tego bycia lepiej właśnie przez 3 miesiące. W sumie to co innego dziś mam do zrobienia niż siedzenie przy komputerze. Dzisiaj jestem w domu przez cały dzień, bo właśnie mam jedno bardzo ważne zadanie do wykonania do weekendu, czyli dziś i jutro muszę skończyć czytać tę książkę przed weekendem. A dlaczego? To nie wiem, czy powiem. Może na Instagramie powiem? Chodźcie na Instagrama. Może powiem tę książkę i właśnie będę to czynił. A żeby mieć idealne warunki do czytania i połączyć przyjemne z przyjemnym i z pożytecznym, zostało mi jeszcze jakieś prawie 200 stron, to można użyć soli bocheńskiej, leczniczej, jodowo-bromowej. Lokowanie produktu, wink, wink, zgadnijcie ile mi sól jodowo-bromowa zapłaciła, żebym ją tu pokazał. O no właśnie, tam już się woda leje, a ja jeszcze sobie użyję mojego zakupu ostatniego. Co to za genialny wynalazek, kawiarka, Jezu, to jakiś naprawdę wymyślił geniusz. Geniusz! Wszystkie klocki wpadają na swoje miejsce, no i dobra, no i tyle i na razie i cześć. Dziękuję za dziś i do zobaczenia pewnie jutro. Żegnam.